Cześć, z tej strony Trap.pl i dzisiaj witam was w odcinku, w którym znów przekazać wam muszę, na co tu dużo mówić, okropne wieści. Dlatego tak jak zawsze, bez zbędnego przeciągania od razu przechodzimy do konkretów. No i tak, to niestety się stało. Tytuł ten nie jest clickbaitem. Mogę chyba powiedzieć, że klątwa generacji umierających raperów nadal trwa, a tym razem niestety odszedł od nas nikt inny jak King Von, czyli jeden z lepiej zapowiadających się artystów na rapowej scenie muzycznej w ostatnim roku. Jeżeli jeszcze nie spotkaliście się z twórczością tego gościa, to polecam wam to szybko nadrobić. A teraz tak bardzo pokrótce opiszę wam najpierw jego sylwetkę i na końcu opowiem wam, jak do tej tragedii doszło. Przynajmniej opowiem to, co na ten moment wiemy. Tak więc King Von to jeden z tych raperów, których na pewno mogliśmy nazywać gangsterami z krwi i kości, bez żadnej udawanej scenicznej tożsamości. Już od najmłodszych lat sprawem było mu, no nie po drodze. Pochodził w końcu z najniebezpieczniejszej dzielnicy w Chicago pod nazwą O'Block. Jeszcze jako nastolatek trafił na 3 lata do więzienia dla nieletnich. Jednak to w wieku 19 lat zaczęły się jego poważne problemy z prawem, ponieważ jak się okazało, prawdopodobnie uczestniczył on w strzelaninie na pewnej imprezie, w której z jego ręki miała umrzeć jedna osoba. I już wtedy ten incydent miał przekreślić jego dalsze życie, nie mówiąc już nawet o rapowej karierze na dobre. Jednak po bardzo długiej, skomplikowanej i zawiłej rozprawie sądowej, jakimś cudem udało mu się uciec od odpowiedzialności. I sprawa ta naprawdę jest ogromnie ciekawa. Można powiedzieć, że to bliźniaczo podobna sytuacja, z jaką obecnie mierzy się YNW Melly. Jakbyście chcieli, bym wam ją kiedyś opowiedział bardziej szczegółowo, to piszcie. Oczywiście wtedy coś takiego zrobię, ale w każdym razie, to właśnie po tym, jak King Von wyszedł z więzienia, chwilę później jego rapowa kariera zaczęła się bardzo szybko rozwijać i rozkwitać. W twórczości tego artysty polecam wam głównie track Crazy Story Part 1, który tak mocno przekodowałem, że znam chyba cały na pamięć. Polecam wam również jego najnowszy album, który wyszedł mniej więcej przed tygodniem, który uzyskał wielkie uznanie wśród największych krytyków muzycznych. Mogę chyba powiedzieć, że gościu był wyjątkowy w swoim stylu rapowania, ponieważ na nowo rozpopularyzował tak zwane storytelling, czyli nawijanie w formie opowiadania jakiejś całej złożonej historii, przez co każdy jego utwór o wiele ciekawiej się słucha. I choć jak mówił w wywiadach, nie zawsze w swoich kawałkach opowiadał prawdziwe historie, to jednak robił to w na tyle wiarygodny sposób, że podczas słuchania każdego kolejnego traku po prostu przenosiłeś się w jego opowieść. Myślę, że warto też zaznaczyć, że był to bardzo dobry przyjaciel YNW Melly'ego, z którym był nawet przecież w jednym labelu i z którym ostatnio cały czas utrzymywał stały kontakt poprzez FaceTime'a. Oprócz tego dobrze trzymał się na przykład z Lil Durkiem, no i jego kariera ostatnimi czasy coraz bardziej rozkwitała. Wydawało się, że za jakiś czas może wlecieć nawet do tego najwyższego mainstreamu. Jednak, no właśnie, co się stało? Tak więc wczoraj w Atlancie przed pewnym klubem nocnym miała miejsce strzelanina, w której uczestniczyła właśnie grupa King Vona, a po drugiej stronie nie wiemy, kto dokładnie stał. Niektóre źródła podają, że była to ekipa od Quando Rondo, innego rapera, ale jak coś, to ta informacja nie jest w żaden sposób potwierdzona. Jak się również okazało, w strzelaninie brali również udział policjanci, którzy mieli wspierać nieuzbrojoną i zaskoczoną grupę King Vona. Jednak no niestety nie udało ich się wesprzeć wystarczająco, ponieważ już od rana wszystkie media zaczęły huczeć o tej strzelaninie. Na początku podawano, że zmarła jedna osoba, a druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Następnie podano, że tą osobą w ciężkim stanie jest nikt inny jak King Von, a następnie padła informacja, że niestety po wielu próbach nie udało już się go odratować. Dokładniej tą tragiczną ostatnią nowinę przekazał nam najlepszy przyjaciel rapera, producent DJ On The Beat, który napisał taki długi post na swoim Instagramie upamiętniający zmarłego przyjaciela. Zaczął go od słów: moje serce tego nie wytrzyma. Nie, bracie, dlaczego ty? Proszę porozmawiać ze mną na FaceTime'ie. Dlaczego musieli wziąć akurat ciebie? RIP mój najlepszy przyjacielu. Tak więc, no tak jak mówiłem na wstępie, klątwa generacji umierających raperów nadal trwa, a kolejną jej ofiarą jest King Von, który nawet nie zdążył nam pokazać swojego całego potencjału. Szczerze mówiąc, to już nawet nie wiem, co tutaj powiedzieć, któryś raz nagrywając taki materiał na przestrzeni ostatnich kilku lat, więc może dalszą narrację zostawię wam w komentarzach. A ja natomiast na zakończenie dodam tylko tyle od siebie, że nikt nie zasługuje na takie odejście. Spoczywaj w spokoju, King Von. Jeżeli tylko jakieś nowe informacje będą się pojawiać, to oczywiście będę was o tym informował na bieżąco. A tymczasem ja się już z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!